Zagraniczny media drwia z krakowskich figur woskowych Kate i księcia Williama. Co im się stalo? Foto. Choć figury woskowe z zalozenia mają odwzorowywać sylwetki znanych twarzy i godnie je upamiętniać, nie zawsze tak jest. Niekiedy zdarza się, że owe figury zupełnie nie przypominają gwiazd Jasawre czy obiektem drwin. Przypominamy, fanom Ariany Grande nie podoba się nowa figura woskowa ich idolki. Kto to jest? Czy wy jesteście ślepi? Foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Podobnie sytuacja wygląda z figurami woskowymi Kate Middleton i księcia Williama, które znajduje się w krakowskim muzeum. Podobizny księcia tej pary są na tyle kiepskie, że pochylili się nad nimi nawet zagraniczne media. Królewsko niepodobni, kpida Daily Mail, przywołując opinie odwiedzających wystawę Brytyjczyków. Kate wygląda na rozczochrana. Twarz nie jest wcale podobna, William wygląda jak Hugh Grant po 20 Jägerbombach, jedno z najgorszych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłem. Dobrze, że figury były podpisane, bo nigdy byśmy nie zgadli, kim jest każda z nich. Tabloid cytuje nam nazającej się w internecie opinię zniesmaczonych turystów z Wielkiej Brytanii o tym, że figury w krakowskim muzeum są wyjątkowo nieudane. Ma świadczyć również wskazany przez Daily Mail fakt, że jeden z brytyjskich turystów miał widzieć tam przestraszone tym, co widzi, zaplakane dziecko. Widzieliśmy nawet placzace dziecko, prawdopodobnie dlatego, że tak bardzo bało się przerażających postaci, czytamy. Rozprawić się z krakowska atrakcja postanowił też James Corden. Komik wspomniał o miejscu w swoim talk show THL A The Late Show with James Corden. Na wstępie dla kontrastu przypomniał, jak w rzeczywistości wygląda Kate i William. Następnie zaprezentował ich krakowskie wersje. Po gromkich śmiechach gwiazdor przeszedł do porównań. Księcia William wygląda tak, jakby przez pomyłkę wszedł do pokoju księcia Andrzeja, ocenia w swoim stylu. Co im się stalo? Wygląda na to, że ich ciała w las nie wyje to z Titanica, mówi dalej. Czym jeszcze bardziej rozbawia publiczność? Z plusów, to przynajmniej teraz wiemy, jak będą wyglądać, jak zostaną zarażeni w THL, a Stofus kontynuuje, nawiązując do bijącego rekordy oglądalności opartego na grze serialu o zombie. Myślicie, że informacja o polskim muzeum dotrze do Kate i Williama i zachęci ich do ponownego odwiedzenia Polski? Zobacz też, Muzeum Figur Woskowych w Londynie odlaczyło postacie Harry'ego i Meghan od rodziny królewskiej, foto.